Dzień dobry. Witam serdecznie w 10. odcinku mojego vloga. W dniu dzisiejszym omówię kilka strategii związanych z pozwaniem banku. W związku z tym, że Państwo bardzo często pytają się, jakie jest ryzyko, jakie są szanse na wygranie takiego postępowania sądowego z bankiem, trzeba w pierwszej kolejności zaznaczyć, że najważniejsze jest, aby dowiedzieć się konkretnie, jak to się ma względem Państwa umowy. To znaczy, nie możemy wypowiadać się generalnie co do szans, generalnie co do możliwości wygrania. Trzeba to zrobić na podstawie konkretnej umowy w ramach analizy, którą przeprowadzić możemy w zasadzie w ciągu 3 dni. I tak naprawdę, biorąc pod uwagę oczywiście te 5-letnie doświadczenie, można już wyciągnąć jakieś wnioski, że są banki, są kredyty, które w bardzo dużym, a nawet w zasadzie można powiedzieć w 100% przypadków jesteśmy w stanie do tej pory pokazać skutki takich postępowań, że one są wygrane i niezależnie od tego, czy to jest odfrankowanie, czy unieważnienie, jest to oczywiście ulga dla frankowiczów, a w szczególności jest to wyeliminowanie nienależnie wprowadzonych do umowy klauzul abuzywnych. I teraz biorąc pod uwagę strategię, to znaczy na czym trzeba opierać strategię? Na pewno trzeba pamiętać o tym, że trzeba zabezpieczyć, tak jak w każdym innym działaniu, tak i przy pozwaniu banku, trzeba zabezpieczyć swoje finanse na czas trwania tego procesu i zastanowić się, czy stać Państwa na pokrycie kosztów w przypadku przegrania. Tutaj na pomoc przychodzi oczywiście tarcza ochronna ŻBK, dlatego że w ramach tej tarczy mogą Państwo przede wszystkim przeprowadzić skutecznie takie postępowanie. To jest jakby jedna z ważniejszych chyba zasad i na tym trzeba się skupić, że najważniejszym w ogóle aspektem jest podejmowania decyzji jest to, czy ta strategia ma swój sens, czy ten cel na koniec jest faktycznie realny do osiągnięcia. No i w tym przypadku generalnie należy powiedzieć, że tak, że to jest sens, który jest widoczny i to nie tylko z perspektywy oczekiwań, tylko też i z perspektywy orzecznictwa. Drugą kwestią bardzo ważną jest zabezpieczenie się na czas trwania tego powództwa, chociażby z uwagi na koszty, które można ponieść w ramach takiego postępowania. No i oczywiście sposób płatności. Tutaj trzeba wskazać, że tych rat związanych z opłatą, którą należy wnieść za wytoczenie takiego postępowania, czyli opłat sądowych oraz kwestii wynagrodzenia prowadzącej sprawy kancelarii jest wiele modeli, natomiast no, najważniejszym jest to, że każdy model może być dostosowany indywidualnie. Czy to korzystając z jakiegoś konfiguratora ofert, czy też korzystając bezpośrednio z możliwości negocjacji. Dlatego też płynność, czy ta rata będzie wynosiła 999 zł miesięcznie, czy to będzie płatność w innych ratach, czy też płatność jednorazowa. Oczywiście to wszystko jest kwestią elastycznego podejścia, no i Państwa wyborów. Natomiast na pewno istotnym jest, żeby też policzyć koszty sumarycznie. Dlatego każda osoba, każdy ekspert, który będzie w stanie to Państwu powiedzieć, musi mieć dane, na podstawie których będzie postępowanie prowadzone, czyli między innymi kwota kredytu, wielkość tego zadłużenia na chwilę obecną oraz też czas trwania takiego kredytu. Stąd biorąc pod uwagę ocenę sytuacji, czyli tego, w jaki sposób zabezpieczyć środki, zabezpieczyć je w ogóle przed potencjalną przegraną, należy do oceny indywidualnej i myślę, że nie jest to zbyt utrudnione. W zasadzie wystarczy tylko chcieć, żeby się dowiedzieć. Najczęściej takie analizy są bezpłatne, więc w ramach Państwa, powiedzmy, tylko i wyłącznie zaangażowania czasu, jest to jedyny nakład, który Państwo muszą ze swojej strony przynieść. Kolejnym aspektem i w zasadzie chyba takim na chwilę obecną z uwagi na to, że każdy odczuwa jakieś lęki z uwagi na epidemię, czy też ma jakiś strach, jest konstruktywne działanie, to znaczy ochrona przed bankiem w ramach takiego konstruktywnego działania, a nie stresu takiego negatywnego. Czyli mówimy tutaj o takim motywującym stresie, o takim stresie, który w pewien sposób dałby Państwu możliwość po prostu załatwienia tego problemu z uwagi na wiele okoliczności. Proszę zwrócić uwagę, że teraz wielu z nas ma więcej czasu na to, żeby się zastanowić nad tym. Wiele osób też może skalkulować, czy faktycznie cokolwiek grozi im ze strony banku i czy bardziej grozi chociażby wzrost kursu i wzrost raty i wzrost całego zadłużenia, czy jest w jakikolwiek sposób zagrożeniem pozwanie banku. No tutaj odpowiedź jest chyba naturalna, to znaczy bank w zasadzie nie może zrobić nic, jeżeli Państwo płacą, natomiast pytanie jest, czy Państwo będą w stanie utrzymywać cały czas ten tryb, poziom spłat, chociaż
chociaż bardzo wielu frankowiczów informuje już nas o tym, że po prostu z uwagi na tą całą sytuację musieli przestać albo zawiesić płatność rat. Jeszcze o tyle, o ile niektóre banki dawały taką uczciwą możliwość odroczenia płatności częściowej przynajmniej 3 miesiące. Oczywiście ten okres się niedługo skończy, no i trzeba myśleć o tym, co w perspektywie czasu. Stąd wydaje się i to się jawi jako najlepsze rozwiązanie po to, żeby wybrać tą strategię i oczywiście próbować zabezpieczyć powództwo w ramach chociażby zawieszenia spłaty rat do czasu prawomocnego wyroku, zakazu, który może wydać sąd, wypowiedzenia umowy przez bank, czy też nawet w niektórych przypadkach zabezpieczenia powództwa wynikających z wartości przedmiotu sporu, czy jakichś innych kwot, które byłyby uzasadnione. Także tutaj ta ochrona przed bankiem jest bardzo szeroka i myślę, że w dzisiejszym stanie prawnym i w dzisiejszej, powiedzmy, orzecznictwie na pewno bardzo możliwe do osiągnięcia, dlatego że jest bardzo uprawdopodobnione i jest interes prawny w tym, że te roszczenie jest zasadne. Więc tutaj strategię należy dobrać zgodnie z własną zamożnością, z portfelem, też z powiedzmy kwestią taką, jaką bardzo często wielu ludzi też chce przedstawić, a przede wszystkim dotyczy to tego, ile może, ile jest w stanie zainwestować, na jakie ryzyko się godzi, kosztów związanych z tym postępowaniem. Także chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby elastycznie nie bać się, żeby zweryfikować, czy elastycznie jest to dla Państwa możliwe do przygotowania i wówczas, jeżeli tak jest, to skorzystać z najlepszych opcji, czy to tarczy ochronnej, czy to innych okoliczności, które na pewno Państwu pozwolą w sposób spokojny, bez niepotrzebnych nerwów przeprowadzić postępowania. W dniu dzisiejszym mogę powiedzieć otwarcie, że bardzo liczę na to, że postępowania już za jakiś rok, dwa skończą się już na pierwszej instancji, że banki się nie będą odwoływały. Oczywiście nie jest jeszcze to potwierdzone niczym, natomiast jakby wiele rzeczy udało mi się w czasie 5 lat trwania tych procesów przewidzieć i uważam, że jest duże prawdopodobieństwo, że również banki przestaną się odwoływać. Więc jakby też czas trwania tego procesu nie musi być wcale wydłużony, tak jak ma to teraz miejsce, do czasu prawomocnego wyroku, nawet do 3 lat, może to być krócej. Oczywiście może być dłużej, natomiast na okoliczności i przesłanki raczej mówią o tym, że to powinno być coraz szybciej prowadzone te postępowania, chociażby z uwagi na to, że zmieniły się również przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Więc tutaj w tym zakresie radzę, żebyście Państwo na spokojnie podeszli do swojej sprawy, do swojego kredytu, zweryfikowali z ekspertami możliwość dochodzenia roszczeń, dobrali sobie właściwy pakiet, nazwijmy to obsługi, to znaczy, czy to jest obsługa związana z płatnością ratalną, czy jest to obsługa związana z jakimiś innymi okolicznościami opartymi na mniejszym success fee. Także tutaj jest bardzo dużo możliwości dochodzenia roszczeń. Też trzeba po prostu zaplanować, zapytać się o strategię najlepszą dla siebie. Ten stres, który nam w dzisiejszych tygodniach i dniach towarzyszy, trzeba zamienić w taki pozytywny stres, który da jakby pole do działania i pozwoli tak naprawdę odzyskać bardzo dużą ilość środków, jeżeli się zainwestuje w sposób właściwy. No mało powiedzieć, tutaj wyliczaliśmy w niektórych sprawach rentowność taką stopę zysku z takich, nazwijmy to, inwestycji w proces. No i te stopy zwrotu są ogromne, są od 20 do 40 tysięcy procent, także to są bardzo duże liczby i te liczby na pewno mogą powodować, że nawet wyłożenie przysłowiowe złotówki na taki proces z perspektywy czasu zwielokrotni później korzyść z tego tytułu. Więc jeżeli Państwo mają jakiegoś rodzaju też obawy, to na pewno każdy ekspert jest w stanie to we właściwy sposób wyliczyć. Cóż, strategii jest wiele, jak Państwo widzą. Najważniejsze, żeby oprzeć się na strategii najlepszej dla siebie. Na pewno trzeba patrzeć przede wszystkim na to, że stosunek wygranych spraw do przegranych jest bardzo duży. Oczywiście nie dotyczy to konkretnie każdego kredytu, trzeba to zweryfikować, no ale skoro jest tak korzystne orzecznictwo, no to ciężko powiedzieć, żeby się móc bać efektu, bać tego, że ten cel może być nieosiągnięty, bo przesłanek jest bardzo dużo, co do tego, że faktycznie takie postępowanie powinno zakończyć się sukcesem, o czym oczywiście ostatecznie decyduje sąd, natomiast no, trzeba jednak mimo wszystko być realistą i ten jakby podejście na tą chwilę powoduje, że możemy bardzo pozytywnie myśleć o zakończeniu postępowania pozytywnym rozstrzygnięciem. Dziękuję serdecznie, był to 10. odcinek bloga i zapraszam serdecznie do kolejnej serii. Pozdrawiam, Kamil Chwiedosik.